Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam was w odcinku, w którym pojeździmy sobie po śniegu, w zimę, na rowerze elektrycznym. Zatem odpalamy tryb boost i jedziemy, zobaczymy. Generalnie oponki jakie mam to są szwalby na tej najszybszej mieszance, więc za tym idzie są też najmniej przyczepne. Ło, kurde, ło, kruci. Trochę wypadłem z trasy. Dobra, jedzie. Kurde, jak już się wypadnie z tego rozjeżdżonego, to jest ciężko wrócić, tak szczerze wam powiem, wiecie? Generalnie jest to mój pierwszy raz na tym elektryku w górach i po raz pierwszy w tym roku w śniegu jeżdżę, więc jest trochę zapoznawczo. To jest właśnie pierwszy zjazd i kurde, jak na razie szczerze jest w miarę fajnie, tylko jak widać mam problem z utrzymaniem linii. Minus jazdy zimą jest taki, że musicie jechać po tym, co pojechał ktoś. Jak zmieniacie linię, to wtedy wypadacie z tego takiego, z tej kolejny i kierownica wam zaczyna latać na boki. Więc jak ktoś ma na przykład inną linię niż wy, to wtedy pojawia się problem. Jak nie ma śniegu, no to bolą mnie palce, nie? Po chwili, a teraz przez ten śnieg, że on troszeczkę tutaj wszystko wyrównuje, to mogę jechać dłużej, co mi się w miarę podoba. Wow, kurde, fajne! No i wjechaliśmy w ciemny lasek. To jest zawsze ciemno. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Chociaż jest śnieg, to jest jasno. No, trochę męczące, ale kurde, tak przyjemnie się siedzie i jest fajny warunek, bo nie ma pod spodem lodu. Jest rozjeżdżony. No tak, ale spoko, podoba mi się. Tutaj trochę trzeba przypilnować, żeby nie glebnąć. O, dobra, na spokojnie i jedziemy dalej. Tutaj zawsze jechałem górą, ale teraz wszyscy jadą dołem, więc też tak muszę jechać, aby być w stanie przejechać. No kurde, słowo mi wyleciało. Kurde, ale to drewno było teraz śliskie na tym mostku.
bym się wywalił, bo poczułem, że zarówno przód, jak i tył mi ucieka. I zostaje ta ostatnia sekcja, ta najmniej lubiana przeze mnie, bo nic na niej nie ma. Jak ruszyłem i wpadłem w takie korzenie, krzyczyłem jakby miał się wyjebać, a rower ustał, kurde, nie wiem czemu. Tak serio, się zdziwiłem aż. Nie no, dawaj pierwszy, bo ja tutaj nie jestem tej sekcji fanem. Moim zdaniem akurat ta ostatnia sekcja tej nie za bardzo ma sens, to jest dosłownie zawsze błoto, za każdym razem. Nawet dzisiaj jest wszędzie śnieg, a tutaj jest po prostu błoto. O, już mam jakieś na czole. To jest po prostu taka mega płaska. O, jak to tak wybrzmiało, to przypomniało mi się ta piosenka. Wybrzmiało dokładnie tak samo. No dobra, więc weszliśmy jeszcze raz do tego miejsca, od którego teraz startuję. To jest mniej więcej prawie, że... A, to jest zakręt. Prawie, że najwyższy ten łon. I jedziemy jeszcze raz, teraz jadę pierwszy. Jadę też teraz bez gogli, wcześniej jechałem z goglami. I jestem ciekaw, jak się pojedzie. Szczerze już, kurde, pierwszy przejazd był taki mocno średni. Miałem problem z wyczuciem roweru, teraz już troszeczkę czuję, że jadę szybciej. I znowu już wjeżdżamy w ciemny lasek. Teraz już wiem, że tutaj jest... O, ślisko, już o tym wiedziałem, więc poszło lepiej. Kurde, tutaj ten lasek jest chyba najbardziej techniczną częścią tej trasy, mi się wydaje. O, wysoko przeleciałem. Znaczy przeleciałem, pojechałem. Wydaje mi się, że już, kurde, temperatura z powrotem spadła na minus, bo mam takie uczucie, że ta trasa jest troszeczkę bardziej śliska. Wow! Miota nim jak szatan. O, sarna! Ale zajebisty pies! Więc tej ostatniej sekcji już nie jedziemy, uznaliśmy, że nie ma co sensu, ponieważ ona... Ej, to tam na lewo, pojechał mi się, sorry. Tej ostatniej sekcji już nie jechaliśmy, bo tam jest zawsze błoto. Kurde, nie widzę do końca. Tam jest zawsze błoto, więc uznaliśmy, że nie ma to sensu. Jedziemy już do auta i tak szczerze, kurde, wam powiem, że będę częściej przyjeżdżał sobie na elektryku do Bielska teraz w tym okresie zimowym, bo ma fajne, szerokie oponki i nawet nie czuć tego, że ta mieszanka jest twarda przez to, że jest ten śnieg. Jedyne co, to muszę sobie zmienić klocki hamulcowe, bo obecnie mam założone żywiczne, które więcej piszczą jak hamują. No i chciałbym też zwrócić uwagę na baterię, że jestem po dwóch zjazdach i wjazdach. Wjeżdżałem zawsze na trybie eco, czasami trail, zjeżdżałem cały czas na trybie boost, a mam 4x5 kresek, więc tak myślę, że jeszcze spokojnie z 4-5 wjazdów bym był w stanie zrobić. A bateria, jaką tutaj mam, to jest tylko 375, więc on się ładuje mega szybciutko. Więc nawet jakbym to podłączył w jakimś schronisku na jakieś, nie wiem, z 30 minut, to się naładuje, nie wiem, z 30% na spokojnie. Więc nie zdziwcie się, jeżeli teraz będzie padało więcej odcinków z elektryka. Jest to też spowodowane tym, że... Aha, i szczycę muszę sobie przeserwisować. Jest to spowodowane tym, że Canyon Torque idzie na sprzedaż, nie chcę się na nim jeździć, bo też po prostu mi jest go trochę szkoda go sypić w takich warunkach i tak dalej. Pewnie kiedy już to oglądacie, to on już został sprzedany. A nowy rower, jaki kupuję, to będzie
coś już naprawdę topowego i po prostu szkoda mi go niszczyć w śniegu, w tej soli i tak dalej. Ale też ważna sprawa, powróci jeszcze jeden rower, który już kiedyś na kanale był. Znaczy nie ten konkretny, bo ja miałem Horneta w rozmiarze S, ale niedawno kupiłem Horneta w rozmiarze M, więc myślę, że też złożę znowuż Hornecika. Myślę, że nagram kolejny odcinek, że składam rower za ileś tam ileś. Jeżeli chcecie, to możecie w sumie dać znać, do jakiej kwoty byście chcieli zobaczyć Horneta. No i co, to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć. A no i pamiętajcie o łapeczce i moim Instagramie. Link w opisie.